Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Jest ze mną dzisiaj siostra. Tak, jest siostra. Udało się zgadać nasze terminologię i w ogóle. No to oczywiście Children of Morta. I dzisiaj zaczynamy scenką. Koteczkiem. Po czym przechodzimy do czegoś, czego możecie się spodziewać, czyli powracamy do pierwszej krainy szukać rzeczy związanych z questem Wylć Piesła. A potem może nawet uda się dzisiaj zobaczyć drugą krainę. Może. A póki co scenka. Bringing a child into this harsh world would not prevent John from making bad jokes. He would say, the baby does not seem at all worried, which was exactly what helped her keep calm. Dobra, to Zielna tyle. Musi być Mara. Jaka Mara? Mary. Mary, Boże. No, ale to zmniejsza z tym. Oczywiście przepraszam za ewentualne echo, dalej nie udało mi się tego ogarnąć. I teraz jeszcze ostatnia sprawa. Mogę coś fajnego kupić? Nie. A tutaj? Chcę tylko coś takiego bezużytecznego jak to. Po co? No dobra, niech już będzie. Ja tam bym wolała tarczę. Nie ma. W życiu. Ale okej, okay, mniejsza z tym. Wracamy właśnie do jaskiń. I jako, że siostra jest lamą, idziemy do pierwszej krainy. Czemu? No dobra, trzecia kraina. Teraz lepiej. Dobra, jak chcesz, wybieraj. No pójdźmy do trzeciej, co najszybciej się ekszpi. Ja oczywiście biorę ją. O, a siostra gra Johnem. Okej. Okay. No to co ty klikasz? Oczywiście, że Lendom. Okej. Okay. To będzie ciekawe. To będzie bardzo ciekawe, gdyż ja nie umiem grać i dawno nie grałam. No i to co z tego, że dawno nie grałaś? No a jak ja coś dawno nie gram, to jeszcze bardziej lamię. Dobra. Jak to się grało, jak to się grało? Co ja miałam pod X-em? Pod X-em? Masz... Jakieś specjalne pił. Nie, pod X-em jest zwykły strzał. Nie, bo zobacz, trochę inaczej, a nie, tak samo. Pod Y-kiem masz specjalny wystrzał, a... Czym się robiło hop-siup? No dobra, a. To będzie ciekawe. Ale dobra, chodź siostra, zobaczymy. Panty, bądź ostrożna. Nasz cel tu nie jest wygrać, tylko znaleźć to, co jest potrzebne dla piesa. Do wyzdrowienia. To jest potrzebne? No to coś dla piesa, żeby go wyleczyć. A bo ja pamiętam, co to ma. Będziemy wiedzieć, co tu będzie, jak to znajdziemy. Poza tym chyba nie wyleczyliśmy nigdy piesa. Wyleczyliśmy się, teraz masz naprawdę złą pamięć, jeśli sądzisz, że było inaczej. Dobra. Nie trafiam w ogóle wrogów. No ty może nie trafiasz, ale ja za to idealnie trafiam. Przynajmniej na tyle, na ile mogę ich trafiać. Bo grasz Luśką. A co ma to, że gram Luśką? Do trafiania? Nie wiem, ale zawsze trafiasz. Nieprawda, nie zawsze. Dobra, chcesz możesz otworzyć skarb. Ale ja nie mam. A, masz, ja mam. Masz, przecież jak się rozwinie Luśkę, to każdy ma na start jeden. Dobra, i jest kasza. A kasza to dobra rzecz. Można dzięki niej kupować więcej przedmiotów i bardziej ulepszać atak albo prędkość chodzenia. A po co tarczy? Ja mam zwykłą skrzynkę. Dobra. Jej, level up. A którego masz? Może szósty, może siódmy. Zaraz się sprawdzi i jest to. Nawet nie wiem, który. Co, piąty? Nie, na pewno nie piąty. Mniejsza z tym, dobra, co by tu wziąć? No jak na razie mogę tylko szał. Który wydaje mi się być niepotrzebny. Przeoszczędzę sobie. Coś dla ciebie, przy okazji. Twoje ten specjalny wystrzał, teraz jak go używasz, to będzie zadawał obrażenia ogniste i trochę tam miał inny efekt. Domownicy wrócili. Aha, domownicy wrócili. W takim wypadku cięcie. Witam z powrotem. Ja też! No. A więc jesteśmy. Piu! Już mnie trafili, mówiłam! Poza tym trafili mnie wcześniej. Nie, wcześniej nie. Mówiłam, że mnie trafią. Jak tylko to powiesz. Bo ogólnie podczas przerwy powiedział... Powiedział mi... Gwiezdny klucz.
że ani razu mnie nie trafiono. No. Jeden rezultat jest taki, jaki chciałem. Po co chciałeś tego rezultatu? Ja już umieram. Nie przesadzaj, jeszcze nie umierasz. To wcale nie jest tak źle. Nie jest źle. No nie jest źle. Bywało gorzej? Tak. Co to za podka? Bywało gorzej jak grałem Kevinem. Co to za podka? Ta pomarańczowa. Punkt wściekłości. Der. Pozwolcie aktywować tryb szału, nie pamiętasz, to taki tryb super doładowania jakby. A czekaj, bo ja mam pozioma. Czym to się robiło? O tym, dobra. Może nie umiem trafić. Większe obrażenia zdawane, jak stoisz w miejscu z każdą kolejną strzałą. Uważaj, elita. Elitarni! Nie. To nie jest elita. Arni to są z czerwonym znakiem. Ten ma żółty znak, to jest po prostu trochę mocniejszy wróg. Trochę mocniejszy? Tak? Troszkę tak, o ciupinkę. Żebyś wiedziała, siostra. Do prawdziwej elity to jeszcze daleko, bardzo daleko. Weźmy może obelik odporności. Zresztą wiesz obeliksa odporności, ja tego nie potrzebuję. Jeszcze nie teraz. No bo ty masz te swoje tarcze. Nie, nie mam tarczek. Masz. Przed chwilą nie miałem. Możesz się wściec. Ja nie mogę. Możesz. Nie, ja nawet nie mam odblokowanej wściekłości. L-shift. Left trigger to jest pierwsza sprawa, druga to jest twoje. Kiedy to jest moja postać? Lewy shift to jest u mnie zostawianie kukły. A. Aj, siostra, ty jesteś naprawdę lama. A ja mam wściekłość? Tak. Właśnie dzięki wściekłości udało mi się liną przejść przez jedną z krain. Jak ona działała, bo nie pamiętam. O, dużo szybciej strzelasz. A. Nie wiem, jak działał inny, bo nie pamiętam. Wiem tylko tyle, że Jochen, jeśli jest pod wpływem siostra nie kaszle do mikrofonu. No nie moja wina, przepraszam bardzo. Ale właśnie wracając, Jochen po prostu jest odporny na ataki przez bardzo krótki czas, jeśli się nie mylę. A reszty nawet nie znam. Po prostu nie czytałem, no poza tym, że Luśka ponoć tam ma jakieś, co ty już sprawdzałem, nie wiem, jakiś tryb super magii, czy co to tam jest. Dobra, a póki co chodzi, idziemy zwiedzać. Ja widziałam jakieś przejście. No ale przecież zwiedzanie jest ważniejsze od przejścia jakiegoś. Bo musimy znaleźć coś dla piesa. Żeby go odchorować. Nie będzie? To będzie na niższym piętrze. Zawsze tak jest? Co tam tu mamy? Kto bierze? Ach, co za różnica? Dobra, wiadomo kto bierze. Okej. Okej. To było do przewidzenia. Przecież... Czy tam było? No nie jestem pewien. Przecież ja bym miała takiego przedmiota nie wziąć, no proszę ciebie. Dobra. Ja bym od razu umarła. Nie tak głośno, siostra, bo ci wychwytują wtedy dwa mikrofony. Nic nie było się. No nie zawsze w trupie coś jest. Ale zresztą. Brawo, trafili cię. I mnie też raz trafili. Wow. Tylko, że nie trafiłem za wtedy, kiedy mam tarczkę. A ty nie masz tarczki. Wie się, te tarczki odnawiają, czy mi się wydaje? Tak. 8 sekund bez otrzymywania obrażeń dostaje jedną tarczkę. Nie, to jest duży pajak. Nie lubię pajaków. I w prawdziwym życiu, i w grach. Pajaki B. W Minecraftie są przyjemne, lepsze niż pipery. No, to akurat fakt. Ale dobra, starczy tego w Minecraftie, w sumie... To nie miejsce i czas na pogaduszki. O, będziesz miała zmęczenie. Jestem prawie pewien. Powróciliśmy. Ponownie. Jesteśmy żywi. Aktywowałaś wściekłość. O, fajnie wiedzieć. Tak. A teraz chodź, siostra, musimy zwiedzać. Co to? Kapliczka wybuchania ogniem. Więc no. To można od razu wziąć, będzie ci może łatwiej przeżyć. Chociaż przez chwilę. I tak zaraz umrę, wiesz o tym.
zaraz ty dostaniesz 50% zmęczenia, czy ile jest tam maksymalne. Zresztą to i tak bez różnicy. Lamo. Dobra. Ej, ty tam nie idź, mamy jeszcze wrogów od dołu, a ty idziesz tutaj. Proszę cię. Tam czy tam będą wrogi? Nie widziałam. Przecież wrogowie są wszędzie. A przy okazji jesteśmy na skraju śmierci. No. Teraz zauważyłeś. Tak, teraz zauważyłem. Nie wiem, co ty, siostra, robisz. Bo ja nie umiem grać w takie gry, ale i tak powiem ci, że wczoraj grając w La Magellona doszłam do trzeciego piętra. No sama doszłam. Ty to rozumiesz? No rozumiem. I w związku z tym co? Ty ogarniasz? Ja. No ty. Największa lama świata. Nie przesadzam z tym największym. Prawie największa. Większe są tylko lamy. Nie powiedziałbym, ale niech ci już będzie. Po co zło? Po co to otworzy? Mowa matka, no co powiem? Próbuję dodatkowo... To jest dla mnie po prostu zdolność na moje powietrzne wiatry. O, przymka. Taka niezamknięta. Lubię takie. Można i tak za darmo otwierać. To jest dla mnie chyba. Albo dla ciebie. Nie wiadomo. Będzie trzeba sprawdzić. Dla ciebie. Na razie mam tą jedną, co nie będę zmienił. Teraz chodź, musimy szukać. Dobra, te takie drzwi oznaczają, że może udało nam się znaleźć to, czego szukamy. Bo takie drzwi często oznaczają właśnie dodatkowe wydarzenia. Tak, to chyba to. Monstrous creature. Shouldn't keep me from finding the cure for the little cub. Dokładnie to, o czym mówiłem. Boże, to już mini boss. Bebe. Co dokładnie był boss przy drugiego poziomu? Tam widzisz, nawet ja daję się trafić temu czemuś. Tak, ale nie mam czasu po prostu na to. Dobra. No to co i tak, bez różnicy. Po prostu więcej bijesz tym swoim, ale mam mniejszy zasięg. I proszę, udało się zdobyć. But would give bite and power to any remedy. Marłam. Hold on just a little longer. Dobra. Wow. Jeszcze żyję. No, mamy wszystko, co trzeba było znaleźć, więc możemy sobie już legalnie mierdzi przegrywać. Jej. Mogę legalnie w końcu zacząć bardziej larwić. No co, ja chciałam tylko znaleźć lek dla piesła. Nie się skończy, że przejdziemy to piętro. Fajnie by było przynajmniej więcej zarobić dzięki temu. Ale no, nawet jeśli się nie uda, to trudno się mówi tyle. Szkarb. Chcesz to bierz? No i chcę. Ale bez tego sobie poradzę. Na pewno. Przecież mam swoje tarczki. Dwie tarczki, żeby nie było, tu i tak już jest wystarczająco dużo. Pomijając to, że jeszcze nie dogodnie tego... Adek? Siostra... No przypadkiem to robię! To jest? A dobra, to zaczęliśmy poziom. Okej, czyli trzeba iść w dół, żeby coś znaleźć. Nie żeby coś, ale... Jeśli będziesz tak marnować wściekłość, to nie będziesz jej miała, kiedy będzie ci potrzebna najbardziej. Wiem. Myślisz, że robię to celowo? Tak. Nope. Dobra. Mniejsza scena. Iście przez no łypy. Ja mam problem z celowaniem umiejętnościami. Ale twoją umiejętnością się nie celuje, ona sama po prostu trafi we wrogu. No tak mniej więcej mówiąc. Nie. No to już jest koniec. No. Tego podejścia. Chociaż nie byłbym aż taki pewien. Wykrakałam. I jakiś przedmiot. No, jakiś przedmiot, ale... Przynajmniej tego naprawdę było dużo i ciężko byłoby sobie tu poradzić. Ale dobra.
Jesz to, po co przybyłem, więc nie ma co nawet narzekać. O, jakaś scena. Ciekawe co tym razem. Nie piesek. Felt a deep sorrow. She saw that her tree, the tree her father had planted the day she was born, had withered and died. Though when she looked upon her grandma, her sadness lessened. Margaret was always a glimmer of light in the darkest of hours. Czyli kolejna historia, która nie ma żadnego większego znaczenia. I kolejna fabuła tym razem odnośnie piesła. Jo, jaki człowiek. Night had become day. The cub showed no signs of its past struggles. With Lucy and he now It would need a room and bed of its own. All too happy to build it, Ben only required some wood and nails from nearby. Kolejne rzeczy do znalezienia. Mam nadzieję, że ktoś nie będzie znowu w pierwszej krainie. Oczywiście, że tak. Błagam mnie. Robimy to prywatnie. Mi chyba będzie najlepiej. Runy nie. Mamy tylko jeden wchodzenie. A dobra, już daję więcej, jeśli tak bardzo chcesz. Nie, tylko tak zauważyłam, że dziwne. No, przecież musiałem zająć się ważniejszymi rzeczami, jak na przykład, no nie wiem, to. Albo co. Aha. Dobra, no to w takim razie będę musiał prywatnie poszukać prawdopodobnie składników na budę dla piesa, czy co tam było. Musimy być cały, że wyjdziemy do Ukrainy, więc no. Barachut. Miasto złodziei. Nie będą Anai. Nie, no, mam, nie mam choroby. Nie. Ha. O, ej, nie jest dobrze. Ale Marcin nie ma. Nie. Marcin. Jakby to miało być coś istotnego. Boże, ile ma Kevin poziomu! O co? Nie lubię samego w domu, nie umiem nim grać. A kiedyś nim grałeś? Grałem, ale nie umiem. Jak to? No normalnie. Dlatego grałem innymi postaciami. Ja nie okiem. Umiem wszystkimi oprócz li... Patrz, piasek! Wow. Piasek. Cześć, ale się zmieniło. Ale się zmieniły klimaty. Właśnie, muszę zobaczyć tylko jedną rzecz, jak to wygląda, jeśli chodzi o Jochna. Johna. Jochna. Dobra, mam wszystko, tak? Ty mam na dwójkę, okej, dobra. Wiem, że teraz trzeba będzie w takim razie mu ulepszać, ale ten się zobaczy jeszcze. Przygotuj się, że tu będzie pewnie bardzo trudno. Jest trudno, tu są pułapki. One też były już oryginalnie. Co to? Co to tu jasniej ciasniej miało być? Przepraszam dobra, bardzo. Dobra, to miała być ściana. I skaczące wrogi. Jakiś oblutki. Ciekawe. Dobra. Nie zastanawia to pudełko, co to miało być. To pudełko. Nie, nie radzę się. Jeszcze sposób pułapka tego typu. Nic wielkiego. Ale radzę się do tego nie przybliżać. Czemu? Przecież to jest idealna pułapka, żeby ciebie nią niszczyć, tak jak kiedyś twoim ulubionym, takim pewnym kwiatkiem. O nie, 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 nienawidzę tych kwiatków. Dobra. Skoro tak twierdzisz. Mam otworzyć? To otwieraj. I dla ciebie chyba coś. No, dla Jochna. Nie rozumiem do końca, ale niech będzie. Masz mniej zdrowia, ale twój atak więcej zadaje. Nie, wytrzymałość tutaj nie jest to samo co zdrowie. Dobra, na póki co nie ma znaczenia, chodź. Co to za jakaś mumia? Na jakiś wrog na to. Okej. Dobra. Co to za jajko? Nie wiem. Kinder niespodzianka. Wiem co to za jajko, one powodują, że po prostu nie wychodzą ci przeciwnicy i trzeba jeszcze szybko zniszczyć, bo inaczej wiecznie będą wychodzić. I umierasz. Wiem. Dawno nie grałem Jochnem,
i dlatego nie jestem przyzwyczajony. Spokojnie, wskrzeszę cię. Nie musisz. I co jeszcze, przecież nie zginęłam tak całkowicie. Uważaj wewnątrz. Grzeczny czy nie? Nie wiem, wiem, że to jest wewnątrz. Którym oryginalnie mówiąc, że prawidłowo to jest wonusz. A wonusz się lubi ciąkać chleb. Pamiętaj o tym. I rozdziawiacz paszczem. No i wtedy ciąkają chleb. Co to za jakieś kradzieje, które się znikąd pojawiają? Dobra. Widzę, że ta lokacja nie będzie dla żadnej łatwiejszych. Z tych kradziei, którzy są znikąd. A, właśnie przy okazji siostra, jednak chyba nie możemy za bardzo prywatnie nic zrobić. Nie wiadomo, jaka scenka się pokaże, czy dajmy na to nie będzie wątku odblokowywania nowej postaci, czy coś. No to zrobimy bonus. Bonus? Czy to będzie dalej normalny odcinek? Nie wiem, o czym ty gadasz. Patrz. Małe to piętorko. Ale patrz, nie ma tu pokoju skarbu. No, dziwne. Tylko nie do końca musi być małe. Pamiętaj, że jeszcze mamy tutaj do zwiedzenia, tutaj i tak dalej. Zresztą możemy iść tutaj zwiedzać i tak dalej. Ja bym radziła nie. Dobra, czyli idziemy zwiedzać. Zobacz, my zaraz umrzymy. Wiem. Ale jakby to miało jakiekolwiek znaczenie. Pamiętaj, że po raz pierwszy... na pułapki. Pamiętaj, że jestem tu po raz pierwszy. Powiedziałaś ważne pułapki, bo już tam umarłaś. Od wąsza. Nie od pułapek. O, że on cię używa. Zapomniałaś o tym? Tak. Tak, dużo mi dała ta mikstura. Bardzo dużo. Tu widzę, że wąsze są zamiast nietoperzów, tak trochę tak jakby. Jej, poziom up. Szkoda tylko, że to i tak nic nie da. O, czy złodziej? Skrytobójca bardziej niż złodziej, ale no, tak. I bebe. Nie chciałam tu. Dobra. Jest klejadło zdrowia. O, czyżby? A, swoje kwiatuszki powróciły. Nie cieszę się w ogóle. Tylko teraz są pomarańczowo-czerwone. Pewnie jeszcze wybuchają, bo... Co to za krabeusz? Chodzi i macha swoim kijem kolczastym. Dobra, kijem, no raczej kulą kolczastą. Chcesz mi się skąd się wziął kijem kolczastym? Przecież nawet kij nie jest. Dlaczego mi się w głowie teraz pojawił krabrej? Nie wiem. Naprawdę nie wiem, siostra. No to słuchaj, musimy zwiedzać. Aha. Poruszające się piaski cię zjadły. I kwiaty. Brawo. Oczywiście. Jestem z ciebie taka dumna. No nauczyłem się od mistrzyni, przecież wybuchać od kwiatków. Dziękuję. A teraz zobaczymy, co się stanie, będzie jakaś scenka pewnie. Lewiasz mi. Halo babcia, co ty chcesz? Siostra będzie to słychać na nagraniu, nie. A zresztą mów co chcesz. The truth hurts sometimes, and often the truth that hurts is hard to share. Margaret was wondering whether the world would just be a better place without the gods and goddesses. Kolejna scenka, która nie ma żadnego sensu, ale... ale jest. Coś mówisz, że jestem jeszcze... jesteśmy trochę za słabi na miasto kradziejów. Co ty nie powiesz? Ile mam kaszy? Co ty mam zobaczyć? Dobra, przynajmniej się szybko tam zarabia. W takim wypadku... twoje ulubione. I na zakończenie, żeby się nam kończy czas, to chodź, idziemy do pierwszego poziomu pierwszej krainy szukać szybko desek dla piesa. Okej. Luszy jeszcze jest nie do końca, więc niech będzie, że wezmę... Kevin. No w sumie co mamy, za Kevina jeszcze bonusów nie mamy, więc niech ci będzie. Wezmę samego w domu. No co?
Tak na mnie popatrzyłaś. Ja na ciebie nie patrzałem, nawet nie wiem skąd masz taki pomysł. A tylko chwila był tutaj... Aha, dobra, czyli to jest dopiero ten etap. O, dobra. Kapica expów. Szybciej będę mógł zrezygnować z grania samym domu. Pamiętaj, przykaz siostry, nasz cel to jest po prostu znaleźć deski dla piesa, niekoniecznie przechodzić. Chociaż pewnie zanim nie znajdziemy, to przejdziemy to wszystko, bo ten poziom jest easy. A ja już dostałam obrażenia. Ja też przecież. Tylko, że mu to jest uzasadnione tym, że nie umiem grać Kevinem. Pierwsza sprawa, a druga... Atakuję z bliska. Tak, to też. To jest bardzo bliska, nawet większego bliska niż w przypadku Jochna czy jakiejkolwiek innej postaci, która by biła z bliska. O, już mam level up. Dobra, w takim wypadku mogę szybko ulepszyć albo co, oczywiście, że co. No, już nie muszę grać samym w domu przez jakiś jak czas. Jak działa bystry dzieciak? Co? A, szans na krytykę nam zwiększa. O, skrzynka. Się nic prawie nie zarabia tutaj. A co się dziwi, to jest pierwsza kraina. Ta, którą już dawno powinniśmy mieć ze sobą, w sumie. Mamy. W sumie mamy, tylko że właśnie problem w tym, że no musimy powstać. Dobra, czyżby to było to, czyżby to było to? Nie. Czemu dostałem obrażenia? Tym razem tak zadziałał. Okej, ale tu mówię o jakichś niebezpiecznych stworzeniach, a nie o zadawaniu obrażeń. Ta gra sama siebie okłamuje. To niżej będą. Deski. Będziemy musieli szukać po prostu. I tyle. Dawały... A, hajsik. Tak? Pieniążki. Pieniążki. Na razie dalej nie widzę niczego, co by mogło wskazywać, gdzie są te wszystkie rzeczy. W pierwszym piętrze? W sensie, Boże, nie w pierwszej krainie. Nie, siostra. Teraz pokażę ci coś. Pokaż ten zadanie. Proszę, cele. Jest jej o tym, żeby zebrać drzewo. Tam drewno, w sumie drzewo. Co oznacza, że to można zrobić tutaj. Poza tym... Zadania tego typu są na całą krainę, nie na konkretny odłam tej krainy. Więc no. Nieważne, która część jaskini, ważne, żeby to było w jaskiniach. Chociaż nie wiem, czemu konkretnie drewno musi być z jaskini. Dobra. Też nie umiesz tym grać. Może gdybym więcej tym grał, to bym się naumiał, ale... jakoś tak wolę inne postacie. Na przykład Luśka. Co? Co to za jakieś nerka? A, zwiększa tempo odnowienia się. Czy ty strzeliłaś w kwiatek? Ja jestem z ciebie bardzo dumna. Ja się pytam się, czy ty strzeliłaś w kwiatka? Mhm, czy Obelix ducha, wyglądając jak nerka, to jest Obelix, który przyspiesza odnowienie się szału? Lubię. Teraz chodź, musimy szukać dalej. Jeśli nie znajdziemy, to trudno, w następnym odcinku się znajdzie. Dobra, idziesz? No idę, wrzucam. Szybko, jeszcze jedna rzecz. Nie pominęliśmy niczego, czyli niestety. No, niestety. Co to jest? Moje. Nie, ja takim mogą czasami, jak to się nazywa, natychmiastowo ubić cel. Fajne. No. Bardzo nawet fajne, ale... Szkoda, że na bota nie zadziała. Może zadziałać. Prawdopodobnie tylko ma mocno zmniejszoną szansę na zadziałanie. Wiesz, tak zaczynasz walkę z bossem, cios, boss od razu pada. Wiesz, jestem, to mówię z perspektywy tego, że ja nie wiem, czy to może zadziałać, czy nie, chociaż pewnie nie. Dytki pajak. Że mi trochę kaszy jest. Mało. Ej, siostra. Nawet jeśli mało, to przynajmniej cokolwiek. Będę mógł potem ulepszyć znowu chodzenie dzięki tobie. No.
Ja bym tego ulepszał, gdybyś ty nie grała, ale jak ty grasz, to ja muszę specjalnie do ciebie ulepszać, bo wiem, że ty chcesz szybko wbijać. Nie chcę, ja chcę życie. Dobrze, to w takim razie będziesz na wolność był uciekać od wrogów. Ale będę mieć więcej życia. A co ci da więcej życia, jak wrogowie będą ci zawsze dogani, bo nie będziesz mogła od nich uciec? Jak chcesz. No ja chcę, żebyś mogła szybko chodzić i uciekać, bo wiem, że ty to lubisz. Nieprawda. To w takim razie nie uciekaj od wrogów. Żeby mnie zjedli. Czyli chcesz uciekać. No Boże, ty też uciekasz, jak grasz z Lusią. No. Dlatego mówię, że chodzenie jest przydatne. Tak, ale można Czyżby inne rzeczy ulepszać. Chcesz sobie jeszcze, nie ma znaczenia, kto to weźmie. Nic w sumie. I tak z tego nie skorzystamy za bardzo. I koszy. Tak, tylko trzeba będzie wysoki licznik zabójstw, czyli pamiętasz, jak są takie po prostu na środku ekranu tutaj. Tak, wiem. Mieliśmy to przed chwilą. No tak, tylko po prostu o tym ci mówię, że rzadko kiedy mamy i w sumie to się nie przyda jakoś szczególnie bardzo. Muszę w końcu sobie Children of Morta pobrać, że mi się chce grać. Rób, co chcesz, masz swój komput. No tak, ale czasem nie masz czasu i no. A mi się chce grać na przykład. I wtedy będziesz mogła grać? Dobra, chodź siostra. Czyżby? Co? This was Grandpa Adam's journal of his adventures. He writes about how he and a friend went after a missing caravan. Jak mnie nie lubi, prawda? Mamy tu jakieś tam notatki chyba były. To w bibliotece. Proszę. Jest coś. Dobra, to jest nawet nie ma znaczenia. Zanim coś jeszcze mapa, niestety nie pominęliśmy niczego, więc... Prawdopodobnie gra nas nie lubi i nam tego nie da. Większa szansa na trafienie krytyczne, super tylko. To nadal nie rozwiązuje problemu tego, że szukam desek dla piesa. W sumie dla wilka, ale... No rozumiesz, co mi chodzi, jak mówię piesa. Dobra. Nie umarłam. Nie umarłaś. Ty tylko zlamiłaś na śmierć. A nie usiadłam sobie. Ty po prostu zlamiłaś na śmierć, tyle w temacie. Dobra. Zobaczmy. Dokąd tu dalej będzie szło. Oczywiście nie mogę przegapić żadnego wroga. Bo ja, to ja. Ja jestem perfekcjonistą pod tym względem. Super, dwa przejścia. Otworzę dwa na raz, żeby było więcej wrogów. Okej, jest przejście dalej. Finalnie. Nie. Weź mistrzulkę. Kupiłam. No, mam więcej zdrowia przynajmniej. A ja wezmę sobie to. Poczekaj, bo źle mi się siedzi. No okej, przecież ja się nie śpieszę. Teraz będę mógł włączyć to i strzelać piorunami w kierunkach, widzisz? Widzisz, jakie fajne? No. Bo tylko chwilowe, no, potem się naładuje znowu i będzie można dalej kontynuować. A póki co chodź. Coś do znalezienia? Ja, serio, tylko to. Znajomał. Bo to moje było. Tak to jak mi widzę, którego mi kradniesz. Wytłumaczyć im, o co chodzi? Nie muszą wiedzieć. Muszą, nie, bo to jest zbyt piękne. Nie muszą wiedzieć na obecny moment. No to załatw nagrywarkę. Nie, bo jej nie potrzebuję. Muszę to robić ze siostry i oszczędzanie. Tak. Raz zaoszczędziłam. No, raz. Nie pamiętasz? Dobra, czyżby?
Nie. The sight had become painfully all too familiar. The sorrow always hard for the guardian to bear. Not able to save, only to avenge. When all was thought lost, when the struggle was becoming too heavy a burden, a young voice cried out. Stifling his sobs, a small boy spoke of his mother. She was not far away, and returning to her was his only need. Zadanie eskortu dzieciaka, super. Chociaż jako Kevin, którym nie umiem grać. Ej, to się dobrze nie może skończyć. Mam tutaj siostrę, że priorytetem jest pilnowanie, żeby dzieciak nie umarł. Pewnie jeśli umrze, to już nie będzie można tego powtórzyć. A ja jestem z tych, którzy chcą, może nie tyle co wszystko najlepiej rozegrać, ale przynajmniej nie utracić żadnej zawartości gry przez jakieś błędy. Nie dałoby się to powtórzyć, ale jak uważasz? Dobra, chwila, muszę zobaczyć, jakie mam tutaj zdolności. O! Kryształek jaki? Czyli, no to jest wściekłość, to każdy ma. Wezmę to. Jak działa? Nie mam, nie. No nie, nie było mnie. Byłem niezobaczalny. Już nawet nie dotknęli dzieciaka. I dobrze. I dobrze. A to trzeba zbić im wazony. O, jakie to wzruszające. Thankful for her son's safe return. And for the briefest of moments, the burden of Mount Morta became lighter upon the hero show. Co to jest? Unoszące się kule światła, co? I szansa na ogłuszenie takim, to ja to wezmę lepiej. Fajnie, fajnie, że robimy kolejne jakieś rzeczy, znajdujemy przedmioty, ale to gro. Ta gra nas w ogóle nie lubi. Ja bym chciał znaleźć deski dla pieca, a nie jakieś wydarzenia czy coś. No i kolejna przerwa oczywiście. Jest jakiś dzień wiecznych przerw i cięć nagraniowych. No to słuchajcie, siostra, musimy dalej szukać jednej rzeczy, której nam ciągle brakuje. Żebym podkreślał, to jest ostatnie podejście. Jeśli teraz tego nie znajdziemy, to już będziemy musieli się poddać na obecny moment. No co, czas antenowy się kończy. No co, tak przecież że tak mówię na czas mojego odcinka, najczęściej. Nie. Bardzo często tak to mówię. Musisz naprawdę mnie nie słuchać, co ja gadam do monitora zazwyczaj, że nawet o tym nie wiesz. Ale tam jest kapliczka jakaś. I jeszcze jest to. Trzeba otworzyć. Co to? O, jakby tak to było mój płaszczyk, który by wybuchał. I skrzynka. Leczenie. Lej. I... koniec. Nie ma. Nie ma. Nie ma. No nie ma. Nie ma. To chodź, idziemy siekać pająka. Ukradli. Jak pasek. Bo go też nie ma. A. No to idziemy na bossa. O ile boss dalej jest. Bo możliwe, że już się z nim nie walczy kolejny raz. Puste, serio. Dobra, siostra, przygotuj się na wielkiego pajaka. All eight eyes studied the one so willing to walk into their own tomb. Dobra. Nie, żeby mi się chciało to wszystko robić, ale no, jak już tu jesteśmy, to trzeba spróbować. Dobra.
I okej. Gdzie zaraz spadnie? Rób jak chcesz. Ja muszę tylko atakować królową pajaków, czy tam króla pajaków, ale nie wiem, czy to król, czy królowa. Władca. Tak najlepiej powiedzieć. Ale już jesteś bliska śmierdzi. To też nie w tym siatku. Dobra, się wstanę, nie wiem, o czym ty gadasz, ale niech ci będzie. Boom. Oczywiście, na szczęście się uda pokonać to coś, więc nie zlam aż tak. Trochę kaszy i jakiś wykrzyknik, ale... Aha, czyli teraz nawet nie ma przejścia dalej sęki, tylko po prostu się wraca od razu. Okej. Dobra. Mam jakieś rzeczy. Dalej nie to, co potrzebne. I need your help, Sheila. If not for me. Okej, no, postać się zaczyna. Może jeśli się postaramy, to w ten sposób uda się zakończyć, powiedzmy, następny odcinek pojawi się nowej postaci. No tutaj niestety już się schemat przełamał, bo dopiero się zaczyna, nie odblokowuje. Ale cóż, przynajmniej cokolwiek. To będzie chyba tak. Kobieca sylwetka, o której mówiłem, że nie kojarzyłem, żeby ona istniała wcześniej. Musiałem dodać niedawno. Albo źle pamiętam, jakie postacie były dostępne. Albo i jedno, i drugie. Dobra, mniejsza z tym. Pojawiła się nowa pamiątka, czy gdzieś teraz jakieś te zabawki, czy tam śmieci będą leżeć, ale mniejsza z tym teraz. Kevin się bawi, skakanie po ścianach, oczywiście. A więc zobaczmy, czy mogę coś ulepszyć. Za mało na to? No nie wierzę, za mało. Ja bym tak chętnie dla siostry ulepszył prędkość chodzenia. Trudno w tej sytuacji, będę musiał zrobić tylko jedną rzecz. Będę musiał ulepszyć zdrowie. Teraz zadowolona? Dobra, to w takim razie to by było na tyle z dzisiejszych przygód. Następny odcinek będzie. W sumie jak będzie, postaram się, żeby to oczywiście było jak najszybciej. Ale niczego nie obiecuję. Mam zanim coś jeszcze muszę zobaczyć właśnie. Jak tam jest z Luśką, czy już wyzdrowiała? Tak, wyzdrowiała, więc na następna przygoda chyba nie będę musiał mówić, kim będzie. I patrzę, czy pewnie jest to cała Sheila, czy jaki tam. Ale dobra, mniejsza z tym. Więc naprawdę na tym moment to już tyle, więc dziękuję wam bardzo, no i trzymajcie się. Hej, hej. Bajo.